msza święta koncelebrowana jest ofiarowana w następujących intencjach. Ja w pierwszą rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem, w intencji pary prezydenckiej pozostałych ofiar katastrofy. Przed kilkudziesięcioma minutami zabrzmiały dzwony w naszych kościołach. Syreny w bocheńskiej kopalni, które nam wszystkim przypomniały o tym wydarzeniu sprzed roku. Dzisiaj gromadzimy się na tej Eucharystii, aby poprzez naszą modlitwę i pamięć okazać cześć tym, których pragniemy powierzać Bogu, powierzać Bożemu miłosierdziu. Z okazji tej dzisiejszej pierwszej rocznicy biskupi polscy wystosowali słowo, w którym czytamy: nie pomożemy, zatrzymując się w nieskończoność przy grobie. Nie odnajdziemy tam naszych bliskich, ponieważ oni przeszli już do wieczności i odtąd miejscem spotkania z nimi jest wiara i ufna modlitwa, a także podjęcie ideałów ich życia. Śmierć ukazuje nam, jak kruche jest wszystko to, w czym dotąd pokładaliśmy nadzieję. Życie, zdrowie, miłość drugiego człowieka, dobra materialne, dokonania. Utrata tego, co przemijające, może otworzyć nas na poszukiwanie głębszych motywacji życia. Otworzyć nas na Boga. Także ta tragedia sprzed roku była dla nas wielką nauką. Ale czy ona rzeczywiście nas obudziła? Czy ta historia czegoś nas nauczyła? Kiedy rodzi coraz więcej podziałów, coraz więcej może i między ludźmi nienawiści, czyli dalej śpimy. Czyli znaki czasu, jakże często do współczesnego człowieka nie przemawiają. Człowiek wiary to człowiek otwarty na Boże Słowo. Za chwilę wyjdziemy z tej świątyni, może także po to, aby dalej spać. Aby niczego w tym naszym życiu, także i osobistym, i społecznym, nie zmienić. Bo wygodniej jest po prostu człowiekowi spać. Zdanie drugie. Usuńcie kamień. Ta wiadomość sprzed roku spadła na nasz naród jak kamień. Przygniotła wielu z nas. Wielu z nas do dzisiaj nie może z tym się pogodzić. Kiedy widzimy to, co dzieje się obecnie, może jeszcze bardziej doświadczamy tego kamienia. Kamienia ukrywanych tajemnic, nieodkrytych prawd, milczenia. Niech ta historia, ta tragedia sprzed roku też nam uzmysłowi, że nie możemy tego zmarnować. Że mamy tę tragedię, jak to pisali biskupi, odczytywać głębiej. Że potrzeba otworzyć się na głębsze wartości, na głębsze motywacje w naszym życiu. Nie możemy utracić tego, co ci ludzie po sobie nam pozostawili. Bo najprościej jest powiedzieć, że po nich nic nie pozostało i wszystkiemu zaprzeczyć. Ale pamiętajmy o jednym, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek dzieje się w historii naszego narodu, to wszystko
jest potrzebne. To wszystko ma jakiś sens. Tylko chodzi o to, ażeby ten sens właściwie odczytać. Amen.